Detektywi z TikToka twierdzą, że Fagata i Lexi już się ze sobą nie przyjaźnią. A że detektywi z TikToka zwykle mają rację, musimy się temu przyjrzeć. Dosłownie jeszcze niedawno, w połowie sierpnia, dziewczyny były razem na wakacjach i nic się nie zapowiadało na to, że cokolwiek będzie nie tak między nimi. Lexi jest współwłaścicielką federacji Cloud MMA, a jako że Fagata ma historię z freakfightami, to wszyscy się zastanawiali, czy w takim razie będzie walczyć u swojej przyjaciółki. A tu proszę, ogłoszono najnowszą galę Fame MMA i jest na niej nie kto inny jak właśnie Fagata. Internauci oczywiście zaczęli się wtedy przyglądać przyjaźni dziewczyn, czy wszystko jest w porządku. I okazało się, że najwyraźniej w porządku nie jest, dlatego że Lexi dała Fagacie unfollow, a w świecie influencerów to oznacza, że coś musi być nie tak. Z drugiej strony Fagata nadal obserwuje Lexi i wszystkie wspólne zdjęcia nadal są na ich profilach. Zaczęły się oczywiście spekulacje na Twitterze na temat tego, że być może Lexi po prostu nie wiedziała, że Fagata jest zakontraktowana z konkurencyjną federacją. Żadna z nich natomiast tego nie potwierdziła. Żadna nie powiedziała też wprost, że są pokłócone, ale Lexi zaczęła dodawać różne takie storki, które można różnie interpretować. Na przykład została zapytana w Q&A, czy wybiera się na najbliższy Fame, no bo wiecie, jej przyjaciółka występuje i ona odpowiedziała tylko krótko nie. Ale najbardziej podejrzana w całej tej sprawie jest ta storka, kiedy Lexi zaczęła wyżalać się z tego, jakich chciałaby mieć znajomych. Stwierdziłam też, że bardzo chciałabym nowych znajomych, innych znajomych, znajomych, którzy nie są, że tak powiem, z Warszawki. Jak myślicie, czy to są wystarczające dowody na to, że coś się dzieje między influencerkami?